Ja chciałem pana zapytać, czy to nie jest tak, że nie ma pan dość, no szczerze powiedziawszy, tego, że za każdym razem pytają pana, po co to panu? No, to muszę, cóż, muszę w takim razie to pytanie trochę złośliwe, no, ma pan do tego prawo całkowicie, ale, nawet nie trochę, ale w takiej sytuacji no, muszę to jakoś odpowiedzieć. Otóż to jest trochę tak. Ludzie myślą, bo to chodzi o te szanse i tak dalej, prawda? Ludzie myślą. Albo ich brak raczej. Tak, ludzie myślą generalnie raczej nie głową, a obrazkami albo sondażami, to jest prawda. Tak zostali trochę wytresowani większość ludzi w Polsce. No i tu mamy taki problem, na przykład Platforma, PiS za pomocą zabranych pieniędzy innym ludziom, robią wielkie kampanie, żyją dość dostatnio. No tak, ale to ja mam propozycję ale nie, od razu. Nie, ale niech pan pozwoli wyjaśnić, bo zapytał się mnie pan, a sam pan powiedział złośliwe pytanie. Tak, tylko ja chciałbym, żebyśmy rozmawiali o pańskim ugrupowaniu, a nie o Platformie. Właśnie, ale chciałem wyjaśnić. Tak, tak zaczynam. Dobrze, tak, proszę, ja tak umiem wyjaśniać, proszę, nie pan będzie wyjaśniał. Proszę bardzo. I za cudze pieniądze robią kampanię, my tych pieniędzy nie mamy. Natomiast oczywiście tak, na dodatek jeszcze tam Platforma i PiS robią konkurencję, jak to głosować na jednego, bo drugi wygra, potem siadają do taksówki, jadą wspólnie i śmieją się, jak to podniosą sobie sondaże. Cały czas mówimy o PiS-ie i PO. Tak, ale czekam na... to jest wstęp. Mhm. I proszę pana, ja mógłbym zapisać się do Platformy czy PiS-u i mieć zdecydowanie większe szanse. Co więcej, jestem przekonany, że nie byłoby problemu, ponieważ mam pewną grupę swoich zwolenników, to dołożyłoby mi tam bez problemu. Mógłbym to zrobić. Ale ja do Platformy, PiS-u czy tam do czegoś innego zapisać się nie chcę, bo ja cenię sobie wolność i chcę mieć prawo mówienia prawdy, a nie tego, co mi nakaże wierchuszka i góra. I nie tego, co życzą sobie wyborcy, żebym mówił. No tak, ale... I ja nie zamierzam brać udziału w tym wyścigu szczurów, ale zamierzam żyć tak, jak ja lubię i w takim kręgu ludzi, których lubię. Ale to i mówić prawdę. To chwalebne, tylko to nie jest polityka. Gdy ludzie mają wolność, gdy rodzice mają władzę w swoich rodzinach, gdy ludzie wiedzą, że ich przyszłość zależy od nich samych, gdy urzędnicy nie wtrącają się w ich życie, to rozwija się gospodarka, rodzą się dzieci, a kraje stają się bogate i silne. Ale większość posłów, komisarzy i urzędników tego nie zauważa. Wcale nie twierdzę, że są złe intencje. Nie, większość chce dobrze. Problem w tym, że ludzie zaraz po wyborze czy mianowaniu doznają olśnienia. Nagle są mądrzy i uważają, że innych za zbyt głupich, by sami mogli o sobie decydować. Dlatego ten ogromny budżet i zwiększanie administracji. Dlatego moje i mojej grupy poprawki zmniejszające budżet są odrzucane. Stąd nakazy, zakazy, stąd demoralizujące programy pomocowe. Z tych programów nie skorzystają uczciwie pracujący, a jedynie cwani. Skorzystają ci, którzy umieją wypełnić papierki, podlizać się władzy. Nie widzimy, że odbieramy ludziom ochotę do pracy. Nie widzimy, że odbieramy ludziom chęć posiadania dzieci. Nie widzimy, że Europa umiera. Za kilka lat nie będzie Unii Europejskiej, tylko państwa islamskie. Ten budżet tak naprawdę to jedynie świadectwo pychy i pogardy dla ciężko pracujących, porządnych ludzi, którzy muszą za niego zapłacić. Ale rząd zamiast zajmować się gospodarką, obniżeniem podatków, wyprowadzeniem jej na prostej, zwłaszcza po tej pandemii, to czym się zajmuje? Kupowaniem głosów wyborców za ich pieniądze. Jakieś 500 plus, po kolejne 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, żeby może przypomnieli, że są budki od piwa. Że może menelowe plus by jeszcze dorzucili, bo też to są głosy wyborcze. Nie będę polskiego rządu chwalił ani ganił, bo tak naprawdę należy mu się jedno i drugie. Ja chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię wolności, którą grupa urzędników chce zabrać Polsce, innym krajom i wszystkim i większości tu obecnych posłów. Ci urzędnicy uznali, że skoro mają tak wysokie pensje, to są upoważnieni do tego, by rządzić tymi, którzy ich mianowali. Jeśli wy, wybrani przedstawiciele narodów, pozwolicie, by ci urzędnicy wygrali w wewnętrznych sprawach Polski,
to za chwilę podporządkują oni sobie również i wasze kraje. Zamiast rządzić w imieniu narodów, będziecie służącymi Komisji Europejskiej. Będziecie służyć grupie urzędników. Urzędników, których ego po mianowaniu ich na komisarzy urosło tak niebotycznie, że uznali się władcami narodów i krajów. Niektórzy szefowie grup parlamentu są powiązani z tymi urzędnikami. I oni tak zagłosują, jak się z nimi mówili. Ale większość posłów nie jest powiązana. Nie dajcie kupić swojej i swoich krajów wolności szantażem reelekcji czy lojalnością partyjną. Dziękuję. Urząd Miasta Krakowa wysłał do mnie zapytanie, żebym podał, ile w mojej dzielnicy jest dzieci w wieku przedszkolnym. No, skoro jako przewodniczący dzielnicy, to pewnie wiem, bo oni przez urzędzie nie wiedzą, nie? No, wydawało mi się to tak głupie i tak, że nagle mnie ktoś się pyta, urząd się mnie pyta, ile dzieci w wieku przedszkolnym, gdzie nawet nie wiedziałem ani ile w szkolnym jest, ani w ogóle ile jakichkolwiek dzieci. No więc podałem im dokładnie, że to jest 2226 dzieci, prawda? Myślałem, że to przyjmą za dobrą monetę jako żart. Napisałem, podpisałem się przewodniczącego obiłem i wysłałem, że tyle dzieci, no. Bo dla mnie tak oczywiste, że to jest głupi żart, że nie przyszło mi do głowy, że wezmą na poważnie. Po jakimś czasie ukazał się dziennik taki statystyczny Urzędu Miasta Krakowa, gdzie było wpisane, że w mojej dzielnicy jest 2226 dzieci w wieku przedszkolnym. No, uśmialiśmy się nieźle w dzielnicy, ale potem wojewoda przełożył te dane swoje, przełożył do swoich danych. No i w Małopolsce ukazało się, no, został uwzględniony w tym wliczeniu, a to poszło do Głównego Urzędu Statystycznego do badań. I do dzisiaj to jest oczywiście jako bardzo porządne takie dane gusowskie, prawda? Polskie elity nauczyły się za komuny, że trzeba mieć pana. I do dzisiaj tego pana muszą mieć. Jak nie Związek Radziecki, to Unia Europejska. Jak nie Unia Europejska, to Stany Zjednoczone. I to jest taka reguła. Traktowani w związku z czym jesteśmy jak właśnie taki piesek na łańcuchu, który ma obszczekiwać ich przeciwników, tego naszego pana. I my to robimy, obszczekujemy. Tam, gdzie trzeba. Jak nie Rosję, to Chiny. Jak nie Białoruś, to inny kraj. Musimy służyć. W związku z czym nic dziwnego, że nas nikt nie szanuje, a my na tym ciężko tracimy. Jeśli ktoś głosuje na silniejszą partię dlatego, że ma lepsze sondaże, tak jak pan tutaj mówi, to dla mnie, szczerze powiedziawszy, jest pewnym kretynizmem. Dlatego, że to jest tak, jak ja bym miał przyjaciela, który się bije z silniejszym przeciwnikiem i dołączam się do silniejszego przeciwnika, żeby zatłuc przyjaciela, bo on jest silniejszy. To wie pan za to, że lepiej nie iść na te wybory, niż głosować na kogoś, kto nas wielokrotnie oszukał, co do którego wiem, że jego opinie są fałszywe, niż iść dlatego, że ma wysokie sondaże. No dobrze, to ja... Zobaczcie, to tego typu głosowanie to jest dla mnie szaleństwo. No, Co pan sądzi o polskiej edukacji? Jakie reformy by pan chciał przeprowadzić? No, piorunujące reformy, bo edukacja w tej chwili w Polsce właśnie nie ma edukacji. To jest, powiem tak, no studia, wiecie państwo, że za każdym studentem idą pieniądze, dotacje z budżetu państwa. W związku z czym w ogóle jest nieważne, czy student się czegoś nauczy, czy nie, tylko ważne jest, ile będzie studentów na uczelni. Więc się przyjmuje na hurtem dowolną ilość osób na tą uczelnię, nieważne, czy umieją coś, czy nie. I nieważne, czy będą mieli coś, czy nie, byleby tam ten papierek magisterium zostali i tyle. Mnożą się też uczelnie, w związku z czym szkolnictwo wyższe przestało istnieć. Jest parę jeszcze uczelni, gdzie mają wydziały niektórych uczelni, gdzie jeszcze, powiedzmy, jakiś poziom jest, nie? No siłą rzeczy trochę na medycynie jest, na naukach ścisłych, bo nic nie garnie tam. Jak ktoś idzie tylko po to, żeby mieć papier, to pójdzie na studia manikir. No są takie, no, jak się paznokcie robi, prawda? I ma się tytuł magistra. Więc na nauki ścisłe, powiedzmy, nie pójdzie. Więc tam jeszcze jakiś poziom został. Więc po prostu zrobiło się strasznie. Po prostu nie ma już poziomu studiów wyższych. Jest to związane właśnie z tym, że za te studia się nie płaci, że te studia, ile będzie studentów, tyle więcej pieniędzy pójdzie z budżetu państwa. I to zrobiło się śmieszne. Studia wyższe należy natychmiast sprywatyzować, w tym sensie, że nie ma żadnej dopłaty za studentem. Mogą być dopłaty pod warunkiem, że te dopłaty będą wpisane jako jego dług do państwa.
który musi odpracować, więc tu nie ma problemu. Mogą sobie studenci wziąć pożyczkę w banku, może ich rodzina pomóc, sami mogą pracować, cokolwiek by nie było, ale broń Boże, to żeby tam szwaczka, ekspedientka z Biedronki albo kto inny płacili za ich studia, żeby oni tam mieli 5 lat fajnej laby, a potem jeszcze sistali jakimś głupim papierkiem, że ma magistrat, magisterium, prawda, i przed taką ekspedientką, a ty jesteś głupia, nie? Nie macie wrażenia, że prawo podatkowe w Polsce tworzy nie parlament, ale jakiś wróg? Jakby ktoś chciał, udając dobrą wolę, dokopać polskim przedsiębiorcom. Nie mówię tu o wysokości podatków nawet, ale jego niesamowitym skomplikowaniu. Jest ono tak skomplikowane, tak najeżone niejasnościami i pułapkami, że nawet urzędnicy, sędziowie w dobrej wierze wydają sprzeczne interpretacje, sprzeczne orzeczenia. Ale oni nie ponoszą odpowiedzialności, a przedsiębiorcy tak. Przedsiębiorcy zamiast robić to, na czym się znają, muszą wydawać ogromne pieniądze na adwokatów, księgowych, muszą sami studiować prawo, muszą płacić kary za każdą najdrobniejszą nawet pomyłkę. Wielkie korporacje jeszcze na to stać, ale drobniejszych przedsiębiorców już nie. Nie znasz moich poglądów? Sprawdź w internecie.